Gotowe. Muszę zajrzeć w głąb siebie. Czołem!
Proszę, teraz możesz się za niego zabrać. Chcą cię zabić. Rozpoczynam kontrol. Oceniam uszkodzenia. Nie żarnie za ciebie. Tchórz. Chcesz mnie chronić. Nie zagrażam ci. Koniec! Atakować! Druga flota! Vidi, dasz mi z tym? Skup się. Jeśli Jedi jest tu, to powstrzymać Rebisa. To będę pewny dostęp. Nie mogę... Kolejny z tym!
Kurwa! Nadciąga śmierć! Jeszcze z tobą nie skończyłam! Cage chętnie na to zerknie. Chyba nie możemy tego zhakować. Interesujące. Co tam robisz? Czekam, obserwuję. Zawsze obserwuję. Trzymam straż. Jasne. Czuję, BD. Yeah.
Znajdę go. Istnieje tylko moc. Brak ci wydajności. Nastąpi zniszczenie celu. Tutaj mały! Miło cię widzieć. Chyba trochę się porozglądam. Jakiś łajdak uruchomił system ochronny mojego sklepu i drzwi zamknęły się na dobre. Może twój mały droid mógłby wykorzystać ten zapasowy kod i je otworzyć? Mały! Wielkie nieba! Udało ci się! W nagrodę możesz zabrać cokolwiek zechcesz. Kolejny z tym. Proszę bardzo.
Bądź ostrożny. Oto i on, mój ulubiony złomiarz. A znasz innych? Nie znam, ale zdjęliśmy razem parę garnków. Nie zapominaj o droidach KX. Jakim cudem wciąż żyjemy? Dobra, czyli teraz... Ruszamy na zniszczony księżyc. Będą się nas spodziewać. Kali, ja przedostaliśmy się przez Lugerhalka bez problemu. U mnie i u ciebie bez problemu znaczy chyba co innego. Teraz zastanawiam się, dlaczego Dagan wyręczył się Reivisem. Siadaj. Jesteśmy. Droidy Sępy. Reivis ma więcej droidów niż sądziliśmy. Chyba nas jeszcze nie zauważyli. Ty lądujesz? Bo ja wiem. Najtrudniejszy będzie ponowny odlot, a ostatnie, co mi się marzy, to utknięcie na tej nawiedzonej skale. Otworzyłbyś drugą kantynę. Franczyza. Hej, zachowaj te swoje żarty na później, latawcu. Mogę ukryć statek. O ile wiem, nie jest wyposażony w urządzenie maskujące. Co ona robi? Czas na pokaz. Sępy są tuż przed nami. Zaufaj jej. Dobra, to było niezłe. Podrzucimy cię. Powodzenia z Reivisem. Tobie też. Hej, młody. Wracaj szybko. Latawcu, zajmij się bronią. Robi się. A, i przyda mi się twoja krew. Jeśli się zmęczę. Ha! Węzeł aktywny. To chyba niedobrze. Chyba ktoś tu jest. Celuję. Działać. Leci. Zostaliśmy tylko my. Jeźdźcy chcą odciąć ten teren. Istnieje tylko moc. To statek Reivisa. Leci do wieży.
Najszybciej będzie przez węzeł. Santari ukryła kompas w wieży. Zaraz się przekonamy. Przez komnaty zapłonu. No, mnie też się to średnio podoba. Że ten węzeł w lesie obudził to miejsce? Każdy węzeł uruchamia kolejny. Dagan miał rację co do Santari. A może zakład produkcyjny na Księżycu? Nie musielibyśmy sprowadzać materiałów.
tym, Billy. Nie jestem wrogiem. Słaby! Walcz po mojej stronie. Sojusznikiem. Nie złamiesz mnie! Nie mam już tego dość! Żgnę go! Nie uciekniesz mi! Powstrzymaj ich! Walczmy razem! Wystarczy! Walcz u mego boku! Uderzenie! Podoba mi się twoja Rana to nic wielkiego! Uwielbiam to. Nie będę jedynym walczącym. Pomóż mi. Co to? Żaden z ciebie wojownik. O to! Moja garda nie pe... Niespodzianka! Uciekasz? Tuż! Pokaż, co umiesz! Jestem sojusznikiem. Nie ma nic za darmo. Ufiar! Przeszyję cię!
tańczyć? Zacierać! Czekałeś w uśpieniu. Wkrótce znów zaśpiewasz. Hej, Cal! Jesteś tam? Jestem. Żyjecie? Uradzimy sobie. Nie poganiam cię, ale pośpiesz się i daj nam znać, jak będziesz już wracać. Tak zrobię. Wydaje się, że droidy też są wtajemniczone. Tak? Jedi, podobno wciąż żyjesz. Jesteś twardy, trzeba ci to oddać. Ale siła jest wszystkim. Siła daje wolność. A jeśli nie zawrócisz, to sam się przekonasz o mojej sile. Niedawno zawsze mnie w Jedi intrygowało. Wasze ideały opierają się na cierpliwości, pokoju i pokorze. Ale to tylko puste frazesy. Wojen klonów galaktyka zapamiętała jedynie brutalność Jedi. Ci, którzy ulegli temu imperium, są jedynie cieniem swoich przodków z ery Gagana. A jednak wciąż walczysz. Może mnie jeszcze czymś zaskoczysz. Bardzo ci musi zależeć na Tanalorze, ale ciekawe, jak daleko zdołasz się posunąć. Już dla niego zabijałeś. Może tak naprawdę niczym nie różnisz się od Imperium. Nie okaże ci łaski. Zamian oczekuje tego samego. Uległość jest więzieniem, a ja nie dam się ponownie uwięzić. Kiedy klatka jest prawdziwa.
prawdziwą klęską. Dominacja jedynym triumfem. Tylko w górę. Prosto do kolejnej komnaty zapłonowej. No, jedna wystarczy. Pora, byś znowu urzeczywistnił wizję Dagana. Wytrwałość ujawnia ścieżkę. Laboratorium Kree. Wątpię, że przewidziała coś takiego. Dokonała swego wyboru. Ale jeśli dzięki temu znajdziemy bezpieczny dom, to w porządku. Nie poznaję tego. Chcesz mnie chronić. Tylko draśnięcie. Chcą cię zabić. Co ty mi zrobiłeś? Na niego! Znalazłem cię. To Zwycięstwo jest obowiązkowe. Nie jestem wrogiem. Mam cię. Ledwo mnie trafią.
Zapalenie! Uderzenie! Coś jest nie tak. Cel zbiegł. Czekam! Walcz po mojej stronie. Jak Słabeusz ucieka. Wykonano
Cały ten sprzęt na Kobo. Z czego go zrobiono? Pełno materii Kobo. Warto to sprawdzić, nie? Ten gadżet z kamiennych iglic. Myślisz, że się przyda? Poradzisz sobie, co nie, Bidi? Zobaczmy, co planowała Kree. Santari. Dagan, coś ty zrobił. To, co musiałem. Przestań. Przecież chcemy tego samego. Po cóż miałabyś okłamać Radę? Całkiem zbłądziłeś. Poddaj się, a coś wymyślimy razem. Chodź ze mną. Na to jest już za późno. Ty rozpaczasz, Santari. Tanalor. Czujesz, że ci się wymyka. To ty mnie wpędzasz w rozpacz. Tanalor cię odmienił. Podobnie jak ciebie. Odsuń się. Nie. A zatem zrobię to sam. Santari! Dajcie droida medycznego i naszykujcie zbiornik z baktą! Co tam masz? Sprzęt Wielkiej Republiki. Działa z moją kotwiczką. Łatwiej będzie się wdrapać na wieżę. Pokonała Dagana, ale go nie wydała. Dlaczego? Spróbujmy. Ha, zadziałało. Do Ravisa. Ha.
Poratujesz z tymem, mały? Wow. Znalazłeś coś? Idziemy. Jedi. Dlaczego aktywowałeś węzeł? Minęło wiele lat, odkąd ostatnio odebrałem życie Jedi. Dlaczego aktywowałeś? Słyszałem cię. Dawno temu Dagan pokonał mnie w boju. Zyskał moje wsparcie. Walczyliśmy ramię w ramię, dopóki Jedi go nie zdradzili. Nie jeden z zakonu stracił życie, by mnie dopaść. Mimo to upokorzyli mnie. Odmówili mi śmierci wojownika. Przez całe stulecia musiałem gnić przez nich w klatce. A więc zdaje się, że nasze losy są ze sobą splecione. Upadek twojego zakonu umożliwił mi ucieczkę. A jednak nic się nie zmieniło. Wciąż jesteś sługą Dagana. Czas nie nadszarpnął mojego poczucia lojalności. Bez kodeksu można służyć jedynie sobie. Gdzie jest kompas, Ravis? Nie, jestem ci nic winien! Jedi! Jeśli chcesz się tego dowiedzieć, będziesz musiał o to zawalczyć. Niech będzie. Tak, tak, tak! To nie wystarczy! Ah!
nieźle. Wyborny pojedynek. Muszę cię zniszczyć. Się nie rozczarujesz. Obserwatorium Santari Cree. Tak jak podejrzewał Dagan. Otworzyłem przejście. Właśnie tam zmierza. Wygrałem. Dołącz do mnie. Razem pokonamy Dagana. Nie zrobię tego, Jedi. Po tylu stuleciach wciąż marzę o Tanalorze. Miałem nadzieję, że jeszcze go ujrzę, lecz nie będzie mi to dane. Raivis,
Dagan Gera stoi na twej drodze. Nie rób tego. Tylko jeden z was dotrze do Tanaloru. Jedi, obdarz mnie śmiercią wojownika. Gris, jesteś tam? Kal, nie wiem co zrobiłeś, ale te droidy tępy zwijają się w popłochu. Lądowisko jest czyste. Zaraz posadzę modliszkę. Przyjąłem. Będziemy na ciebie czekać, młody. Może Ravis miał rację. Dagan odrzucił kodeks Jedi, a teraz ma obsesję na punkcie Tanaloru. Czy tak bardzo się od niego różnimy? Ani drgną. Widzicie to? Możecie się pilnować. Niedobrze, niedobrze.
blaster w ciebie strzela. Pędź tak szybko jak gazela. Do salonu Pajluny na księżycu zniszczonym. Ej, patrzcie, wciąż żyje, jak leci młody. Kal. Nie wiem jak, ale wsadziłeś kij w mrowisko. Rajvis nie żyje. Wszystko jasne. To co będzie dalej? Lot na Kobo? Chyba tak. Słuchaj, rakietowcu, pomóż mi. Tak. Nie mogę rozgryźć tego miejsca, Carl. Bądź ostrożny. Dokąd teraz? Prosto na Kobo, ja stawiam. Albo wiecie co? To ostatnie jednak nie. Muszę oczyścić umysł. Coś cię trapi. Znowu. Czytasz mi w myślach? To żadna sztuczka. Po prostu to widzę. Na tym księżycu widziałem starcie Dagana z Sandari. Tak pochłonęła go myśl o Danalorze, że zupełnie się zatracił. Przypomina mi to moją długą walkę z Imperium. Nie chcę skończyć tak jak on. Jesteś bardzo uparty, ale nie kierujesz się ambicją. Nie rozumiem, dlaczego nie dostrzegła w nim zmiany, zanim było za późno. Razem marzyli i razem cierpieli. Nie tak łatwo jest porzucić wspólne marzenie. Tego właśnie się obawiasz? Że się zatracisz? Tak. Trochę. Jeżeli zboczysz ze ścieżki, naprowadzimy cię.